Dzień dobry wieczór, witajcie w Osnowie. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka takich trików, które są wykorzystywane przez prograczy, mających na celu pełne wykorzystanie możliwości szarży i ruchu pailin. Przede wszystkim szarżujemy po to, żeby związać przeciwnika walką i ewentualnie wyeliminować go z fazy strzelania w następnej rundzie, jeżeli oczywiście uda nam się przetrwać tą walkę. Ale faza szarży może służyć też całkowicie do, można powiedzieć, innych celów, czyli do zdobywania dodatkowych obiektywów, do angażowania jednostek, rozbijania tych jednostek tak, żeby ich siły nie były skierowane bezpośrednio tylko i wyłącznie w naszą stronę. No, w tej sytuacji musimy wykorzystać pełni możliwości, którą dają nam zasady firmy Games Workshop, czyli zasady Warhammera 40 000, i zastosować je tak, żeby były one właśnie na naszą korzyść. Zapraszam w takim razie do obejrzenia tych kilku przykładów. Rozpatrzmy teraz taką sytuację. Mamy tutaj oddział Death Company z Jump Packami, którzy będą chcieli szarżować oddział Plague Marines. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w tej sytuacji akurat konkretnej ten oddział jest dowodzony przez Foulbrace Spawna, który daje im cechę Fight First. No i to oznacza dokładnie tyle, że jeżeli zaszarżujemy ich, to obydwa te oddziały będą miały Fight First, a jako że w pierwszej kolejności właśnie aktywujemy wszystkie oddziały, które mają Fight First, no to w tej sytuacji, jako że jest to nasza tura, przeciwnik jako pierwszy może aktywować tą jednostkę i po prostu zanim zdążymy mu zadać straty, on najpierw uszczupli rozmiar naszego oddziału. No i jak tego można uniknąć? No oczywiście jest to mocno sytuacyjne rozwiązanie ze względu na to, że potrzebujemy innej jednostki przeciwnika, do której moglibyśmy szarżować, która znalazłaby się w miarę blisko tej jednostki, którą chcemy tutaj de facto zaszarżować. Czyli mamy tutaj kultystów chaosu, którzy nam się napatoczyli w okolicy. Wykonujemy szarżę do kultystów chaosu. Nie będę tu rzucał kośćmi, bo zazwyczaj mi to nie wychodzi. W związku z czym po prostu wykonaliśmy szarżę i warunkiem dobrze wykonanej szarży i takiej spełnionej szarży jest to, że nie możemy się przesunąć w pobliżu jednego cala, czyli w strefie zaangażowania jednostki, której nie szarżowaliśmy, czyli ten warunek już spełniliśmy. Musimy znaleźć się w strefie zaangażowania jednostki, do której szarżowaliśmy. No i jeżeli jest to możliwe, to musimy dosunąć ten nasz model do modelu przeciwnika, tak żeby były base to base. No i to są te trzy warunki, które musimy spełnić. No i jeszcze jest kwestia mówiąca o tym, że pozostałe modele mają się po prostu zbliżyć do oddziału, który był szarżowany. No i teraz wykonujemy taki ruch, żeby te nasze modele były po prostu bliżej tego oddziału, co nie oznacza, że nie mogą być bliżej oddziału, który tak naprawdę chcemy zaatakować. Czyli możemy wykonać tą szarżę po prostu w ten sposób. Oczywiście przesuwając nasze modele nie możemy wejść w strefę zaangażowania tego oddziału Plague Marines, a jednocześnie musimy zachować koherencję, czyli te modele nie mogą być od siebie oddalone bardziej niż o 2 cale. No oczywiście, kiedy przychodzi już do fazy walki, no to musimy wyznaczyć modele, które będą walczyły. Oczywiście przy okazji mamy coś takiego jak pile in, czyli ten ruch, który wykonujemy na początku fazy walki. No i dzięki temu pile inowi możemy się zbliżyć, znaczy ta zasada mówi tyle, że mamy się zbliżyć, maksymalnie możemy się przesunąć o 3 cale, tak aby nasze modele były bliżej wrogiego modelu. No i teraz zasada wrogi model mówi o tym, że wrogim modelem dla nas są zarówno te modele, jak i te inne modele. I te modele mamy tutaj w zasięgu jednego cala, w związku z czym, że ten model ma dalej do tego niż do tego, no to najbliższy wróg to jest dla mnie ten wróg i do niego wykonuję pailin. Ten model też staram się go przesunąć i mogę go przesunąć w ten sposób. Dzięki temu on się styka z jednym i z drugim modelem. Będę mógł rozstrzygnąć, w którą stronę będę chciał atakować. Kolejny model, który zbliży się poprzez ruch pailin. Kolejny model, który się zbliży przez pailin. I ten model zbliży się również tutaj przez pailin. Dzięki temu udało mi się zaangażować dwie jednostki. I nadal to jest moja aktywacja, ze względu na to, że ruch pailin jest częścią mojej aktywacji. W związku z czym
Fight First tej jednostki nie może być jeszcze włączony, ponieważ nadal trwa aktywacja mojej jednostki, którą wykonałem tutaj. No i teraz dopiero będę rozstrzygał walkę, czyli uniknąłem tego, że przeciwnik mógłby w tej sytuacji walczyć jako pierwszy. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji, w której chcemy zaszarżować przeciwnika, ale w obawie przed tym, że niekoniecznie musimy zadać mu duże straty, będziemy starali się ograniczyć jego możliwości kontrataku, czyli tej sytuacji, w której mógłby on, znaczy w swojej fazie aktywacji, oddać naszemu oddziałowi z pełną mocą. Jak to robimy? Mamy tutaj znowu dwa oddziały, tym razem jesteśmy aktywnym graczem jako Death Guard, czyli w tej sytuacji możemy wykonać coś takiego, taki trik flankujący. Wykonujemy rzut, ruch lub też advance, jeżeli on będzie potrzebny, tym oddziałem tutaj konkretnie kultystów chaosu, po to, żeby ten oddział ruszył się na jak najbardziej, na jak największą odległość do tych tutaj modeli. No, dwa w advance to jest tylko 8 akurat w tej sytuacji, ale załóżmy, że to 8 pozwoli nam się przesunąć aż tutaj. Czyli ustawiamy te modele tak, żeby oczywiście była przestrzeń jednego cala, czyli nie możemy wejść w ten jeden cal. Tutaj przy okazji gdzieś tam zahaczamy o... powiedzmy objective, no ale on tu stoi całkowicie przypadkowo. No i wykonaliśmy właśnie w fazie movement tego typu ruch. No ale w naszym planie jest przede wszystkim zaatakować tutaj tych, czy zaszarżować tym oddziałem Plague Marines ten oddział tutaj Death Company. No jak wiadomo, oni akurat są wyposażeni w Thunderhammery, czyli bardzo silna broń, może zadać dużo zniszczeń, no ale chcielibyśmy ich usunąć z pola bitwy, a jednocześnie mieć szansę na to, żeby ten nasz oddział tutaj przetrwał. No i co robimy? No wykonujemy szarże. Powiedzmy sobie, że tam rzucimy jakiś, tu mamy też wynik 8. Akurat tym razem mi się udało. No i teraz staramy się tym ruchem 8 tak przesunąć nasze jednostki, żeby uzyskać tutaj jak najlepsze miejsce. No załóżmy, że gdybyśmy się tutaj przesunęli 8, no jesteśmy w stanie zrobić to może tak. Czyli przesuwam moje modele tutaj, jako że muszę się, jeżeli mam taką możliwość, muszę dostawić mój model base to base, no to następny model znowu przesuwam o te 8 cali, no i będę starał się przesunąć go tak, żeby było oczywiście bliżej. Kolejny model, mogę wstawić go tutaj. No i tutaj kolejne modele 8 cali i kolejny model 8 cali i kolejny model też 8 cali. Czyli zrobiłem sobie tutaj taką sytuację, że wszystkie 6 modeli, które mam tutaj, będą mogły atakować ten oddział, ponieważ są w kontakcie bazowym te 3 modele z jednym z modeli oddziału, który szarżowałem, a pozostałe 3 są z kolei w kontakcie bazowym z tymi modelami, które są już w kontakcie bazowym z przeciwnikiem, w związku z czym one też będą mogły walczyć. No i dochodzi teraz do walki. No i załóżmy, że doszło do takiej sytuacji, że no, nie zadałem jednak zbyt wiele strat przeciwnikowi. No i załóżmy, że przeciwnik stracił tylko jeden model. Załóżmy, ja sobie ściągnę, powiedzmy ten model ściągniemy, chociaż on będzie chciał tutaj na pewno mocno pajlinować. No to w tej sytuacji, albo może tak, przyjmijmy na razie, że nie poniósł żadnych strat. No to zadaliśmy tam po jedną ranę, czy ileś no wyszło jak wyszło. Nie była to nasza najlepsza godzina. No i teraz następuje moment aktywacji przeciwnika, czyli tutaj ci Death Company z jump packami zostaną przez naszego przeciwnika aktywowani i będą musieli wykonać lub też będą mogli wykonać ruch pile-in. No i ruch pile-in polega na tym znowu, że przesuwamy się o 3 cale w kierunku najbliższego wroga. Jeżeli na skutek tego ruchu możemy wejść w kontakt bazowy z modelami przeciwnika, jak najbardziej musimy to zrobić, ale jest jeden bardzo ważny warunek. Jeżeli którykolwiek z modeli
nie będzie w stanie tego zrobić, albo złamiemy zasadę koherencji na koniec tego ruchu, no to niestety nie możemy w ogóle wykonać tego ruchu. No i teraz przyjrzyjmy się tej sytuacji. Oczywiście ten model mógłby jak najbardziej przesunąć się tutaj, jest to 3 cale. Ten model również mógłby się przesunąć tutaj, jest to 3 cale. No ale te modele, dwa, mają bliżej, najbliższego wroga mają tutaj, po tej stronie. W związku z czym oczywiście musiałyby wykonać swój ruch pile-in w ten sposób, a to niestety zerwałoby koherencję oddziału. No i to powoduje tyle, że po prostu ten oddział nie będzie mógł wykonać ruchu pile-in i przeciwnik będzie musiał bezpośrednio przejść do fazy walki, czyli będzie walczył z nami tylko i wyłącznie tym jednym modelem. Kolejna sytuacja, w której będziemy wykorzystywali m.in. właśnie ruch pile-in, to jest sytuacja, w której tutaj mamy na przykład Dreadnought'a Death Company, który chciałby zniszczyć ten pojazd, ale ten pojazd posiada osłonę w postaci kultystów chaosu, którzy no niestety nie dadzą nam bezpośredniego dostępu, nie mamy tutaj innego dojścia do tego modelu. No to w tej sytuacji co musimy zrobić? Oczywiście wykonujemy szarżę tym modelem w kierunku tych kultystów chaosu. W momencie, kiedy wykonaliśmy tą szarżę, jako że jest to vehicle, czyli maszyna, możemy dzięki temu wykorzystać stratagem Tank Shock. No i Tank Shock daje nam w tym momencie możliwość rzutu taką ilością kości, ile wynosi siła broni do barki wręcz, którą posiada ten Dreadnought. No i tutaj, jak wiadomo, Death Company Dreadnought posiada broń o sile 12, czyli to dzięki temu daje nam możliwość rzucenia 12 kostkami. Każdy wynik 5+, to jest mortal wound, który ma szansę zabić tutaj tych właśnie kultystów chaosu. No i teraz przy rzucie 12 kostkami no jest jakaś szansa, że jednak wypadną nam te piątki. W związku z czym piątki, szóstki będą powodowały, to jest około tam 30% szansy, będą powodowały te mortal woundy. Zakładam, że udało nam się uzyskać przynajmniej 5 takich wyników. W związku z czym oczywiście mamy tutaj już drogę czystą. No i teraz następuje faza walki i aktywacja jednostek szarżujących. No i jako, że nasza jednostka szarżowała, a może wykonać przed swoją walką ruch pile-in, no to dosunie się w tym momencie o te 3 cale właśnie do jednostki, którą chcieliśmy zaatakować i dopiero teraz w tym momencie będzie wykonywała swój atak. Rozpatrzmy teraz sytuację, w której chcemy opanować ten obiektyw. Oczywiście jest to moment naszej szarży, wykonaliśmy już wcześniej ruch, czyli chcemy opanować ten obiektyw. No ale żeby to zrobić, musimy zaszarżować i na szarży wyrzucić wartość, no powiedzmy sobie 7, więcej niż 7, nawet 8 w tej sytuacji. No czyli jest to jakieś ryzyko, no bo to już jest powyżej połowy wartości oczek, jakie możemy tutaj sobie wyrzucić. No i teraz w sytuacji takiej możemy spróbować wykonać szarżę do tego oddziału, a resztę załatwić ruchem pile-in. Czyli po pierwsze robimy coś takiego, czyli wykonujemy szarżę, ta szarża ma tutaj 6 cali, czyli mamy 6 cali ruchu szarży. Po pierwsze ruszymy się tak, żeby dojść do modelu, żeby być base to base, wykonaliśmy ruch o 6 cali. Kolejna jednostka również może, czy kolejny model również może wykonać ten ruch. Pamiętajcie, że modele muszą być w koherencji. Także możemy sobie tutaj teraz o 6 cali znowu przesunąć następny model. 6 cali następny model. No i tutaj 6 cali powiedzmy sobie następny model. No i teraz te modele tutaj możemy też tak doprowadzić, żeby jednak one coś miały szansę tutaj powalczyć. Czyli o te 6 cali przesuniemy sobie. Dynamiczne pozy mszczą. Czyli mamy teraz modele, które są w koherencji. No przepraszam, ten model musiałby jednak stać z tej strony, żeby była koherencja. No i teraz wykonujemy oczywiście faza walki i dochodzi do ruchu pile-in. I ruch pile-in mówi nam tyle, że możemy przesunąć modele tak, aby były bliżej
tych jednostek, no i żeby zachowały koherencję, co jest najważniejsze. No i teraz, jako że najbliższą jednostką dla nas jest ten model, no to będziemy, przynajmniej dla tych modeli, no to będziemy go tutaj sobie przesuwać. Te 3 cale wystarczy, żeby wejść z nim w taki oto układ. Ten model musi być bliżej tutaj. I mamy w tym momencie wykonany ruch piling. Te modele, które mogły się ruszyć, przesunęły się tak, żeby być jak najbliżej tego modelu. Mamy zachowaną koherencję, każdy model styka się z dwoma innymi, czy się jest w zasięgu 2 cali innych modeli. No i w tej sytuacji mamy tutaj, oczywiście ten model się styka z tym, czyli tak, ta grupa tutaj tych 4 modeli będzie walczyła z tymi flagmarinesami, a te 3 modele mogą zaatakować w tej sytuacji właśnie tego Mythic Blight Howlera. Jak widzicie, w tej grze mamy wiele zasad, które można by było uznać za ukryte. Oczywiście one nie są ukryte, tylko po prostu trzeba je odpowiednio zinterpretować, czyli trzeba odpowiednio dobrać zasady i wykorzystać ich możliwości. Jeżeli mamy zasadę pile-in, no to teoretycznie mogę powiedzieć, że bardzo często ta zasada jest albo źle wykonywana podczas walki, co jest akceptowane również przez drugą stronę ze względu na to, że ona nie zwraca na to specjalnej uwagi. No i bardzo często jest w ogóle niewykorzystywana. No, chcemy tylko zbliżyć jak najwięcej modeli do tego, żeby one mogły walczyć, ale właśnie nie bierzemy czasami po drodze tego aspektu koherencji, czy też tego, że te modele muszą być, mieć możliwość kontaktu base to base albo wejść w strefę zaangażowania. Jeżeli takiego ruchu nie jesteśmy w stanie wykorzystać czy wykonać, no to w tej sytuacji nie możemy wykonać ruchu piling. I to jest taka oczywista oczywistość, no ale bardzo często o tym zapominamy. Dlatego starajcie się czytać dobrze zasady, starajcie się, żeby te wasze rozgrywki były jak najbardziej zgodne z zasadami, bo od tego one są. Jeżeli gdzieś w którymś momencie te zasady ominiemy lub też przegniemy za bardzo, no to ta gra staje się mocno niesprawiedliwa dla jednej albo dla drugiej strony. A wykorzystując te wszystkie możliwości zasad, które są przedstawione w podręczniku, czy też w różnych erratach, które się będą pojawiały, no to jesteście w stanie sprawić, żeby ta gra nie była tylko zwykłą turlanką, że turlamy kości, tylko grą, w której możemy wykazać się z taktycznym sprytem, który pozwoli nam wykorzystać pewne zasady właśnie na naszą korzyść. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć. A, zapomniałbym jeszcze. Oczywiście zapraszam Was do naszego sklepu osnowa.pl. Jeżeli oglądacie ten materiał w poniedziałek wielkanocny, to jest tam jeszcze rabat dostępny. Rabat, który znajdziecie po prostu wchodząc na naszą stronę osnowa.pl. Zaraz na głównej stronie jest napisane, co trzeba zrobić, żeby ten rabat uzyskać. No i w takim razie udanych wielkanocnych zakupów. Na razie, cześć!